Warszawiacy, zachęcam, idźcie na referendum. Interesujcie się waszym miastem. Warszawa to jest wasze miasto. Hanna Gronkiewicz-Waltz to nie jest wasza prezydent. Idźcie na referendum. Przed kamerą Blok Presu gościmy pana Jana Pietrzaka. To ja was goszczę w moim domu. To jest prawda. Nie, nie, zostaw pan to. Idzie pan do referendum. Oczywiście. Idę, żeby odwołać panią Hannę GW z tej funkcji prezydenta, ponieważ jest po prostu fatalnym prezydentem dla Warszawy. To jest oczywiste. A przy okazji tego zeznania, że idę, chcę pogratulować wszystkim w waszej wspólnocie samorządowej i wszystkim tym ludziom, którzy się przyłączyli do akcji referendalnej, bo to chwała Bogu jest jakiś taki jeden z licznych przejawów, że społeczeństwo zabiera głos. Że nie tylko musimy słuchać dyktatorków różnych we władzach, prawda, przemądrzałych we wszystkich sprawach, ale że możemy sami jako społeczeństwo zabrać głos i nie poddać się presji tego głównego nurtu mediów, czyli głównego nurtu, jak ja mówię, mediów, mainstreamu i możemy po prostu decydować o swoim losie. Ja to mówię jako stary przedwojenny warszawiak. Liczę, że wszyscy warszawiacy przedwojenni, którzy jeszcze przeżyli te wszystkie czasy, a jest nas niewielu w Warszawie, poprą tę akcję. Czyli staruszkowie, liczę na was, emeryci, idźcie, brońcie Warszawy przed fatalną władzą, która nas okrada, niszczy, źle rządzi, cała Warszawa na przykład jest zakołkowana. Kto to widział na świecie, żeby miasto tak piękne, jak kiedyś była Warszawa, teraz kołkować, prawda? Buduje się tę niby nową Warszawę, fragmenty są nawet niektóre już ładne, ale natychmiast nam wbijają pachołki jak na wsi. Płoty, pachołki, słupki, paliki, nieustannie, miliony tego jest, miliony pachołków powsadzała pani prezydent w myśl swojej estetyki jakiejś niejasnej w Warszawie. To polega oczywiście na tym, bo racjonalne jest to, że mają jakąś firmę, która trzaska kołki, pachołki, słupki, paliki i ta firma musi trzaskać co miesiąc miliony, żeby oni zarabiali na tym. Ale to pokazuje, to jest jeden z przejawów jakiegoś idiocenia kompletnego. Po co w Warszawie miliony pachołków na ulicach? Były kiedyś co 2 metry, a teraz są co 0,5 metra. I teraz słyszałem, że będą zmieniać tamte, co były żeliwne, na aluminiowe. A później zmienią te aluminiowe na biało-czerwone, bo jeszcze co roku zmieniają, żeby trzaskać tę kasę, żeby ta firma działała. To jest taki widoczny gołym okiem przejaw jakiejś straszliwej korupcji i okradania warszawiaków. Ale oczywiście przykładów jest głębszych mnóstwo, no chociażby ten fakt, kiedy zalało stację po Wiśle, a rzecznik magistratu wyszedł, powiedział, że nasi geodeci nie wiedzieli, że w tym miejscu jest nieznany ciek wodny. Debil mówi, że jest nieznany ciek wodny przy Wiśle. Nieznany ciek wody, bo im zalało. Ale to jest przejaw głupoty po prostu, braku odpowiedzialności tej władzy. Przykładów jest mnóstwo, ale to nie o przykłady chodzi. Chodzi o to, że po prostu jeżeli społeczeństwo, jeżeli warszawiacy chcą uważać, że są obywatelami swojego miasta, to muszą czasami zabrać głos. I nie można poddać się presji chociażby premiera i prezydenta, którzy to zniechęcają do pójścia do referendum. A ja bym prosił, się nie wtrącali w samorządowe sprawy. Macie swoją robotę, prezydent z premierem. Zajmujcie się waszymi obowiązkami. Przysięgaliście na konstytucję, prawda? Przysięgaliście, żeby się strzec konstytucji, a tutaj naruszacie konstytucję, bo prawo do referendum jest opisane w konstytucji i prezydent z premierem mają się nie wtrącać w nasze sprawy warszawskie, dobra? Chłopaki? No jednym słowem jest wiele aspektów tej całej akcji i wydaje mi się, że to będzie bardzo widoczny symbol, czy Polacy dali się w ogóle zdeprawować już tak, że nie są w stanie niczego zrobić, tylko czy muszą słuchać tej władzy narzuconej nam przez kogoś, nie wiem, Niemcy i Rosję pewnie generalnie w Polsce, ponieważ trudno nawet pojąć, żeby tak Polacy rządzili Polską, jak te rządy obecne rządzą. Ale są też takie naciski na bardzo lokalnym poziomie. Znamy przykłady, gdy odmawiano lokali, gdy wyrzucano artystów, którzy występują. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kabaret pod egidą? No wygląda teraz tak, że mamy stabilną sytuację dosyć, drugi sezon. W restauracji Mozaika gramy Puławska 53, zapraszam. Natomiast generalnie, no to ja na przykład zwolniłem 4 dyrektorów domów kultury, bo co zagrałem przez rok w domu kultury, to dyrektora wyrzucali natychmiast razem ze mną. Więc ja mam sytuację tak ogólnie fatalną, ponieważ 47 lat gra mój kabaret i w wolnej Polsce no, było 10 lat w 90-tych latach, że w ogóle nie mogłem grać nigdzie. W ostatnich latach trochę pograłem, ale właśnie ciągle wyrzucany z miejsca na miejsce, przerzucany.
bo nie dają mi grać. No rządzą ludzie, którzy mnie szczerze nienawidzą. To są agenci zdrajcy, ja o nich mówię żołzy. Złodzieje, oszuści, łajdaki i zdrajcy. To w skrócie żołzy. Żołzy rządzą i oni szczerze mnie nienawidzą, mają powody. Bo ja im źle życzę. Źle życzę żołzom. Niech się odczepią od Polski. Złodzieje, zdrajcy, oszuści i łobuzy. Prawda? Więc dlatego mnie wyrzucają, więc to jest jakiś los mój, no taki mój los jest. No. Jak się chce mówić prawdę i chce się widzieć ostro wszystko, co się dzieje w Polsce, no to się ponosi tego konsekwencje. W sumie nie narzekam, ja mogę narzekać na takie przeciwności, bo gdybym miał normalny lokal czy jakiś mały teatrzyk, to ja bym robił przedstawienia fantastyczne, a teraz robię tylko dobre. W warunkach, które są po prostu bardzo trudne, w sensie czysto artystycznym, bo nawet nie ma gdzie stanąć, że dwie osoby mamy estradę, na której jak staniemy z Makowskim, to się przewracamy. Więc nie narzekam, dlatego że no, 47 lat ma kabaret pod egidą, a jeszcze doliczyć do tego 7 lat kabaretu hybrydy, 52 lata już występuje. Mało kto taki wynik osiągnął w mojej branży. Jeszcze mało kto w dodatku ma coś do powiedzenia, jeżeli ma te lata. Więc wydaje mi się, że tutaj jakieś saldo mam w sumie dodatnie. Publiczność to docenia, przychodzi, kupuje bilety, jakoś się utrzymujemy z tych składek. Niefinansowani przez państwo nigdy. Dziesiątki lat nie dostaliśmy grosza, żadnego funduszu. Wszystkie instytucje artystyczne w Polsce by upadły, gdyby na takich warunkach musiały pracować jak my. Czyli wyłącznie z biletów. Zajmuje się pan też różnymi działaniami natury patriotycznej, czy tak jak było ostatnio polonez na Placu Zamkowym, czy mobilizacja. To są takie działania prowadzone oddolnie, społecznie. Czy miasto w jakikolwiek sposób na to reaguje, czy wspiera to? Jak w ogóle układa się współpraca? Miasto nie wspiera absolutnie. Żadnego grosza nie dostajemy, tylko truchlejemy ze strachu zawsze, czy nam nie przyślą strażników i nie rozpędzą naszego zgromadzenia. Ale generalnie udały się te dwa zgromadzenia na Placu Zamkowym. Dostaliśmy te zezwolenia, no i jakoś wszystkie te przepisy musieliśmy tam respektować, jakie są dotyczące zgromadzeń. I 3 maja było tańczenie poloneza, a w przededniu wybuchu wojny, rocznicy wybuchu wojny, było śpiewanie piosenek żołnierskich, partyzanckich, wojskowych z II wojny światowej, mobilizacja narodu przy okazji, żeby przypomnieć, że II wojna światowa to nie była wojna Polaków z Żydami, jak teraz piszą w książkach i w gazetach, tylko że to była wojna Polski przeciwko faszyzmowi i przeciwko komunizmowi. Polacy tę wojnę wygrali. Polacy wygrali największą wojnę w swojej historii. Trwała kilkadziesiąt lat, ale Polacy wygrali i z faszyzmem, i z komunizmem. Ta wojna w sumie po dziesiątkach lat okazała się naszym zwycięstwem. Natomiast teraz mamy inną wojnę. Mamy wojnę medialną, mamy wojnę finansową. Już są inne czasy, nie jest to wojna militarna. I tę wojnę też musimy wygrać. Dlatego robimy różnego rodzaju zgromadzenia, różnego rodzaju akcje. Najbliższa z nich to będzie wiec pod pomnikiem Adama Mickiewicza w obronie pana Tadeusza. Gomułka, komunista, w 1968 roku wyrzucił dziady z Adama Mickiewicza z Teatru Narodowego. Obecna władza wyrzuca pana Tadeusza z lektur szkolnych. To jest skandal nad skandalem. To świadectwo zdrady narodowej. Ponieważ Polska nie miała państwowości, a polskość mieściła się w kulturze. Jeżeli się niszczy kulturę narodową, a zwłaszcza tak fundamentalne dzieła, jak pana Tadeusza trylogię wyrzuca się z lektur szkolnych, to znaczy, że to jest zdrada. Mówię o tym wyraźnie, mogą mnie do sądu podać, zwłaszcza pani Szumilas, Szumidokoła-Las, jest taka jakaś tam minister. Skandaliczna, bo wyrzuciła jeszcze historię Polski z polskich szkół. To są ludzie, którzy po prostu niszczą polskość, ewidentnie, wprost. No więc no, trzeba robić jakieś akcje. Państwo tych akcji nie zrobi, które my robimy, bo państwo jest przeciwne polskości. Państwo polskie teraz jest wrogie Polakom. W związku z tym robimy to w ramach Towarzystwa Patriotycznego i tych składek, jakie wpłacają nam nasi fanatycy, prawda, ponad 10 zł, 15, a niektórzy więcej, za które serdecznie dziękuję przy okazji. Dzięki temu mamy parę złotych, żeby te akcje robić. Zapraszam 17 października, wiec w obronie poezji przed barbarzyńcami. A warszawiacy, ludzie, którzy kochają Warszawę, ludzie, którzy chcą żyć w Warszawie, ludzie, którzy kochają fantastyczną, wielką historię Warszawy, mają obowiązek pójść do tego referendum. To jest nasze miasto, a nie panny Hanki GW, prawda? I więc
Więc to jest oczywisty apel. Trzeba iść na referendum, trzeba skorzystać z szansy, jaką stwarza nam demokratyczna procedura. Mamy okazję zademonstrować swój brak poparcia dla nieodpowiedniej, fatalnej, skorumpowanej, złodziejskiej władzy.